poświęconej czci świętego Michała Archanioła, patrona naszego miasta, witam Was bardzo serdecznie zgromadzonych na tej Eucharystii. Witam bardzo serdecznie kapłanów na ręce księży dziekanów, księdza Mariana Danieluka, księdza Andrzeja Biernata. Witam wszystkich kapłanów zgromadzonych na tej uroczystości. Witam Pana Prezydenta, Pana Przewodniczącego Rady Miasta. Witam dyrektorów, witam służby mundurowe. Witam wszystkich gości zebranych na naszej uroczystości. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Rozpoczęliśmy tę modlitwę już procesją, którą w niedzielę przeprowadziliśmy albo szliśmy z widząca Michała Archanioła tutaj do naszej kaplicy. Drugi taki moment to jest ta dzisiejsza Eucharystia. Niech dobry Bóg błogosławi naszemu miastu, a nasz święty patron stawia się za nami. Jak tylko do Bóg, dlatego też przychodzimy, by modlić się w intencji naszego miasta, mieszkańców, władz, bo widzimy, jak jesteśmy sami dosyć słabi. Wystarczy koronawirus, a tyle się zmienia. Drobna bakteria wydawałoby się. Wystarczy jakikolwiek kataklizm, a obraca się nasza praca, często ruinę. Dlatego trzeba nam budować na Bogu. Bo nie tylko chodzi o te rzeczy materialne, ale i ważne, jaki człowiek będzie mieszkał w naszym mieście. Liturgia dzisiejszej uroczystości wprowadza nas w sferę niebieską. Bo każde czytanie, które dzisiaj usłyszeliśmy, to jakaś wizja nieba. Może nie tyle jakaś wizja nieba, co odsunięcie jakiegoś fragmentu tajemnicy, które na imię niebo. Księga Apokalipsy pokazuje nam księcia aniołów Michała, który walczy ze smokiem, ze starodawnym wężem. Pokazuje nam, jak tam, w tym, zdawać się o spokojnym niebie, albo głogim niebie, odbywa się dynamiczna akcja. Akcja, która uświadamia nam, że zło nigdy nie odpuszcza. Moi drodzy, dwa znaki, które mówią nam o tej łączności nieba z ziemią, a w naszym wypadku uświadamiają nam, jak bardzo nasz patron, święty Michał Archanioł, ma dużo do zrobienia dla nas, albo inaczej mówiąc, jak dużo dla nas robi, jak przychodzi z nieba tutaj na ziemię, aby ratować nas. Mądrość wielka, założyciele naszego miasta, mądrość wielka tych, którzy mieszkają w naszym mieście, że potrafią tego patrona, którym jest Michał Archanioł, przyjąć i przez jego wstawiennictwo się modlić. Mądrość nasza jest wielka, że widzimy w tym patronie naszym wielkiego orędownika i naszego opiekuna. Dlatego też każdego roku przychodzimy tutaj do naszej kaplicy, gdzie jest, moi drodzy, figura świętego Michała Archanioła. Pamiętacie, 9 lat temu została poświęcona przez księdza biskupa Antoniego Dedycza. W tej figurze jest włożony kamień. Kamień z góry Gargano. Moi drodzy, na tym kamieniu są wyryte te litery. I ten krzyż, ten znak, który Michał Archanioł kazał wyryć na kamieniu. I z nami jest ten znak, ten czytelny znak łączności z góry Gargano. Ale to nie jest talizman. To nie jest amulet. To jest znak przypominający. Michał Archanioł przyszedł z nieba, żeby pomóc nam w walce z zarazą. Porządkowany teren, jak pięknie rośnie fosa, jak pięknie są odnawiane budynki zabytkowe, pałacu. Cieszymy się bardzo. Kiedy stoimy w korkach, bo droga jest robiona, z jednej strony mówimy, ile to potrwa, a z drugiej strony jakaś radość. To w naszym mieście. To nasza Warszawska. To tutaj można nie tylko samochodem, ale także i rowerem spokojnie przejechać. Mamy zastrzeżenia, ile jest głów, tyle i pomysłów, więc każdy ma swój pomysł, ale ogólnie patrząc na rondo, które w tej chwili buduje się, moi drodzy, chociażby na rakowiskach, wiadomość.
ale Jezus chodzi o usprawnienie i bezpieczeństwo. Widzimy, moi drodzy, jak dzieje się dużo dobra wśród nas, ale pamiętajmy, że te sprawy materialne są drugorzędne, chociaż ważne, ale drugorzędne. Najważniejsze jest, abyśmy byli wspólnotą ducha. To, co powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. Jeżeli Europa ma być Europą, to ona ma być wspólnotą ducha. To jest podstawa w Europie. Nie, abyśmy byli bogaci, zamożniejsi. Chociaż to przyjdzie, jeżeli będziemy sobie wzajemnie życzliwi, otwarci. Dlatego dziękujemy dobremu Bogu za takiego wspaniałego patrona. Prośmy naszego patrona, by stawiał się za nami, by modlił się za nami. Pamiętajmy, że modlitwa do świętego Michała Archanioła, którą znamy, którą odmawiamy, jest egzorcyzmem, czyli modlitwą z prośbą o wypędzenie złego ducha. Dlatego trzeba tę modlitwę odmawiać. Niech nasz święty patron ma nas w swojej opiece. Niech jego zawołanie pomoże nam uświadomić sobie, że każde nasze działanie musi iść przez Pana Boga i prowadzić nas w kierunku Pana Boga. I jeżeli będziemy w bliskości Pana Boga, to na pewno i nasze serca otworzą się na drugiego człowieka i łatwiej będzie nam budować wspólnotę naszego miasta. Niech nasz święty patron ma nas w swojej opiece i prowadzi. Módlmy się w intencji naszych włodarzy, samorządowców i polityków. By pamiętali, że władza, którą z woli ludzi sprawują, ma być roztropną i odpowiedzialną służbą na rzecz wspólnego dobra. Ciebie prosimy. W imieniu prezydenta miasta, pana Michała Litwiniuka, serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta za to, że wzięliście państwo udział w obchodach Dni Patrona naszego miasta, świętego Michała Archanioła. W tym roku, pomimo niesprzyjających okoliczności, mogliśmy być świadkami wielu interesujących wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Obecna msza święta, za której celebrację serdecznie dziękuję wszystkim czcigodnym kapłanom, stanowiła znakomity element modlitw o dobro naszego miasta i jego mieszkańców. Serdecznie za to dziękuję, Bóg zachować i wszystkiego dobrego naszego miasta. Dziękuję. Cieszymy się i bardzo prosimy o przekazanie najlepszych życzeń panu prezydentowi Michałowi, Solizentowi. Na cukierki przyjdziemy razem z Matą Teresą. Nie mógł przybyć tutaj do nas. Mój drodzy, dobiegł do końca Eucharystii, ale za chwilę błogosławieństwo, po błogosławieństwie wyprowadzimy sztandar i później pieśń na zakończenie. Tak jak pan prezydent powiedział, rozpoczęliśmy ten dzień od Eucharystii, a teraz kto jest zaproszony, kto może, idziemy na uroczystą sesję Rady Miasta. I tam dalej, można powiedzieć, świętujemy.